Joga, pokazowe ćwiczenia na zdrowy kręgosłup, przyprawy i zioła świata, aromaterapia, gry i zabawy dla dzieci. A to wszystko w Łączce na Łączce. W sobotę 12 września w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu miał miejsce dzień otwarty. Dopisała pogoda i uczestnicy. Ja pierwszy raz byłam na jodze i bardzo mi się podobało. Bardzo mi się podobało. Myślę, że zacznę uczęszczać tutaj. Że jest to coś takiego no, i dla młodszych pani, dla starszych, także myślę, że fajnie. A były jakieś ćwiczenia, które sprawiały pani trudność? No myślę, że to ostatnie ćwiczenie, którego nie robiłam, ale no, to jest kwestia wprawy, tak? Nie próbowałam, nawet może się trochę bałam, no, ale jak będę chodzić na zajęcia, to na tyle będę rozciągnięta, że może to zrobię. Joga dla kogo? Joga dla każdego, absolutnie dla każdego. Wystarczy wziąć swoją matę i myślę, że to w dzisiejszych czasach gdzieś tam jest ważne i zwracamy na to uwagę, żeby mieć swój sprzęt. I nic więcej. Zajęcia są dedykowane dla różnych osób, na różnym poziomie, więc może przyjść każdy i nie musi się specjalnie przygotowywać. Poza tym, że warto nie jeść 2 godziny wcześniej, dlatego że robimy różne ćwiczenia i aktywujemy naprawdę każdą część ciała, więc ważne, żeby jednak brzuszek był pusty. Z dobrym nastawieniem, i to jest wszystko, i z otwartym sercem na to, co się będzie działo. I z taką otwartością na to, że chcę, że jestem tutaj, przychodzę tutaj po to, żeby zadbać o swoje zdrowie. Każde ćwiczenia opierają się i są dedykowane po to, żeby utrzymać nasze ciało w zdrowiu do jak najdłuższego po prostu wieku. Tak? Więc kręgosłup to jest podstawa, więc niemalże co drugie ćwiczenie dotyczy kręgosłupa, bo to jest nasz core, to jest nasza podstawa, to jest dla nas najważniejsze. Joga też dla mężczyzn? Joga jest absolutnie dla mężczyzn. Tak jak powiedziałam, zajęcia są bardzo różne. Od zajęć takich, gdzie większość asan jest siedząco-leżących, po zajęcia bardzo dynamiczne i myślę, że te będą idealne dla mężczyzn, są idealne. Ja zresztą od takich zaczynam się uczyć, gdzie jest duża dynamika, gdzie ćwiczymy i siłę, i elastyczność, więc jeśli mam dobrą kondycję, jest mi też łatwiej już wystartować z tym, żeby budować swoją elastyczność, dlatego jak najbardziej dla mężczyzn zachęcam. Zdrowa kuchnia, zdrowe odżywianie to dzisiaj bardzo ważne, sporo osób na to zwraca uwagę. Co tutaj panie przygotowały w Łączce? Czym tutaj panie się chciały dzisiaj podzielić? O czym mówiły? No, przygotowałyśmy i potrawy polskie, i potrawy z kuchni marokańskiej, w których zarówno są i przyprawy, zioła, wszystko co jest potrzebne do zdrowego stylu życia. Mhm. Tutaj pani coś trzyma, co to jest za produkt? To jest harissa, wyjątkowy produkt, bardzo popularny w kuchni marokańskiej. Jest na bazie papryczek chili z kolendrą, z kuminem, stosowany właśnie w kuchni i Polakom bardzo smakuje. To można też samemu zrobić? Jakiś tutaj przepis, coś zdradzamy czy nie? To my zapraszamy na warsztaty kulinarne i wtedy wszystko powiemy co i jak, w jakiej ilości, jaki skład. Pani z kolei syropy? Tak? Tak, między innymi syropy, bo tak naprawdę przywiozłam mnóstwo ekoprzetworów, które robimy w domu razem z mamą, wytwarzamy wszystko z ekoproduktów. Tutaj mamy syrop z aroni 100%, bez cukru. Tu jest nasz tradycyjny syrop z czarnego bzu. Przeróżne są, począwszy od buraków do obiadu, poprzez ogórki pod różną postacią. Mamy również ajwar, który jest hitem, mus dyniowo-jabłkowy, dżemy. W większości już też robione bezcukrowo, bo ludzie zwracają na to uwagę bardzo. Tak, tylko trzeba właśnie jeszcze znaleźć miejsca, gdzie można kupić dobre surowce, czyli dobre warzywa, dobre owoce. Można pójść też do lasu. Nasza matka natura wyposażyła nas po prostu w takie dobra, szukać z dala od drogi. I na pewno znajdziemy coś dobrego dla naszego zdrowia. Gdzie w najbliższym czasie można panie spotkać? No już 17 września o godzinie 17 w Centrum Brenner w Nomad Music Grill będziemy mieć spotkanie na temat zdrowego stylu życia, wsparcia organizmu w okresie jesienno-zimowym, jak również wpływu aromaterapii na nasze życie, zdrowie i ogólne wsparcie organizmu. Rozumiem, że to spotkanie będzie bezpłatne i każdego zapraszamy serdecznie. Oczywiście, jest bezpłatne, każdy może przyjść, również podzielić się ze swoim doświadczeniem, także i będziemy służyć też pomocą. Kubajku, chodź Kubajku do nas.
Trzymała się na rodzeństwie.